Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy po wynikach plebiscytu Złotej Piłki i ten odcinek po prostu musiał powstać, ponieważ w internecie dużo dymów i tak dalej. Trochę się polska społeczność nie zgadza z tymi wynikami. Prawdopodobnie nie tylko polska. Ale tak, pierwsza trójka. Cristiano Ronaldo, drugi Leo Messi, trzeci Neymar, czwarty Buffon, piąty Luka Modric, szósty Ramos, potem mamy Mbappe, N'Golo Kante, no i Polak rodak, Robert Lewandowski, dziewiąte miejsce. Zastanówmy się, czy za poprzedni rok dziewiąte miejsce jest miejscem dla niego adekwatnym. W poprzednim plebiscycie Złotej Piłki zajął 16 miejsce, ale w ostatnim roku zdobył 52 bramki, zaszedł wysoko w Lidze Mistrzów, wygrał Mistrzostwo Niemiec, a do tego był człowiekiem, który doprowadził polską reprezentację do mundialu. Tak naprawdę sam nas tam wciągnął. Został królem strzelców eliminacji, więc miał ogromny wpływ na to, jak nasza reprezentacja się zaprezentowała w tych eliminacjach. Zagrał świetny sezon w reprezentacji i bardzo dobry sezon w klubie. 52 bramki w rok, bardzo dużo goli. Chciałbym się dzisiaj zastanowić razem z wami, dlaczego kilku panów jest ponad Robertem, dlaczego Robert nie jest zdecydowanie wyżej. Więc zaczynamy sobie. N'Golo Kante zagrał solidny sezon, ok, ale na pewno nie tak solidny, żeby być nawet w pierwszej dziesiątce najlepszych piłkarzy świata. Zakładamy, że plebiscyt Złotej Piłki jest plebiscytem, w którym wygrywa najlepszy piłkarz. Najlepszy piłkarz znaczy piłkarz, który wygrywa najwięcej trofeów, plus ma kluczową rolę dla swojego zespołu. Mbappe, Mistrzostwo Francji, duży wkład w Mistrzostwo Francji, bardzo duży udział w doprowadzeniu Monako do półfinału Ligi Mistrzów. Moim zdaniem zasłużył sobie w tym sezonie, żeby na tej siódmej pozycji się znaleźć. To jest ok. Lecimy dalej. Sergio Ramos, miejsce numer 6. Sergio Ramos, trofea, świetna gra. Zrobił wszystko, co mógł zrobić obrońca, aby znaleźć się na szóstym miejscu. Podobnie jest z Luką Modriczem, który również, podobnie jak Ramos, tak naprawdę zrobił wszystko, co mógł, żeby się znaleźć na tak wysokim miejscu. Więc do tych dwóch piłkarzy nie mogę się przyczepić w żaden sposób. Oni ok, znaleźli się na takim miejscu, na które sobie zapracowali. Następnie jest Gianluigi Buffon. Finał Ligi Mistrzów z Juventusem, świetny sezon w Serie A, czwarte miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, jak najbardziej ok, zgadzam się. No i dochodzimy do momentu, w którym jest duży problem, bo nie wiadomo, co ten pan tam robi. Mianowicie chodzi oczywiście o Neymara. Więc tak, podsumujmy sobie ostatni rok Neymara, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, Mistrzostwo Hiszpanii niezdobyte. W reprezentacji, w eliminacjach do mundialu, w 6 meczach strzelił 2 bramki. Więcej od niego goli ma Paulinho, jak napisał Tomek Ćwiąkała u siebie na fanpage'u. Ale tak naprawdę piłkarski ostatni rok w wykonaniu Neymara nie był jakiś znakomity. Brak trofeów. Bramek również niezbyt dużo. No, jeśli chodzi o... Wiadomo, że jest to świetny piłkarz. Wiadomo, że robi z piłką niesamowite rzeczy, niesamowita kontrola piłki, ale ten ostatni rok nie był taki, żeby go umieszczać w top 3 plebiscytu na najlepszego piłkarza. Moim zdaniem miejsce numer 3 powinien zająć Robert Lewandowski albo Leo Messi ewentualnie, kiedy lewego byśmy dali na pozycję drugą. Leo Messi... Bramek bardzo dużo nastrzelał w poprzednim roku, ale z trofeami również było trochę gorzej, bo nie zdobył mistrzostwa kraju, nie zdobył Ligi Mistrzów. Ale wiadomo, że Leo Messi to jest piłkarz, który jest zawsze level wyżej od każdego innego piłkarza, tylko ma pecha, że akurat w tej chwili z innymi kolegami z Barcelony jest trochę gorzej i z tymi trofeami w ostatnim roku też nie było najlepiej. Cristiano, duży szacunek, jak najbardziej zasłużona piąta już złota piłka. Bramki, trofea, zrobił co należy, żeby tą złotą piłkę zdobyć. Zero zastrzeżeń do tego. Jak najbardziej szacunek i
Tutaj myślę, że nie ma o czym dyskutować. Na koniec kilka najciekawszych komentarzy, które znalazłem pod naszymi postami na Facebooku i na Instagramie. Myślę, że to przez to, że to jest we Francji i dlatego Mbappé jest wyżej niż lewy. Starajcie się, ale złota piłka nie jest za bramkę, ale za zasługi na boisku. W reprezentacji coś tam robi, ale w Bayernie co mistrz Niemiec i co nawet króla strzelców przegrał, niech się cieszy z 9. miejsca. Jakby lewy grał od początku w Barcelonie albo w Realu, to pewnie lekko miałby 2 złote piłki i to jest bardzo odważna teza, ale moim zdaniem mogłaby się okazać słuszna. Bo jest Polakiem, a Polacy nie liczą się w światowym futbolu. Mógłby strzelić 100 bramek w ciągu roku sezonu i tak by nic to nie zmieniło, bo liczą się przereklamowani zawodnicy, których forma minęła kilka lat temu. Ronaldo, Messi, Suarez. Francja nie lubi Polski względem polityki, więc dlatego te ogórki dały mu 9. miejsce w plebiscycie. Moim zdaniem Lewandowski zdecydowanie zasłużył na wyższe miejsce w rankingu. Oscylowałbym w okolicach 5. miejsca. Mbappé, owszem, objawienie sezonu, świetny młodzik z perspektywami, aczkolwiek Lewandowski statystyki nakręcił lepsze. To samo Kante, Ramos, ok, wygrali dużo personalnie, duży wkład włożyli w te wyniki, ale to jak skuteczny jest Robert Lewandowski powinno wystarczyć na wyższe miejsce w rankingu. Absolutnie skandaliczna pozycja. Będąc najlepszym strzelcem eliminacji, wicekrólem strzelców z 30 golami i liderem strzelców obecnie w lidze niemieckiej, powinien być wyżej. Dodajmy do tego fakt, że strzelił w tym roku 53 bramki, czyli więcej niż CR9. Nie wiem, kto to jest CR9 i Messi. To jest konkurs sympatii, a nie wyników i osiągnięć. Lewy na pewno top 3. Moim zdaniem wysoka pozycja. Większość meczy jest niewidoczna, nie oszukujmy się. Każdy to widzi. Bramki są, nic poza tym. Zero driblingu, przyspieszenia. Złota piłka już od dawna nie jest nagrodą dla najlepszego piłkarza. Jest nagrodą za największą medialność. Jakby było inaczej, to sądzę, że złotą piłkę wygrałby Messi albo Lewandowski, a Ronaldo nie powinien być nawet w pierwszej trójce. No tak, wygrał tylko Ligę Mistrzów, plus nastrzelał mnóstwo bramek. Nie powinno go być w pierwszej trójce. Jedyne, co on osiągnął, to Liga Mistrzów i zdobycie mistrzostwa. To takie pyk, nic. Jeszcze do tego, że on to osiągnął, to zasługa całej drużyny, więc on nie miał za wiele do roboty. Na koniec głos polskiego dziennikarza Macieja Iwańskiego, który oddał głos w plebiscycie Złotej Piłki w tym roku. Ronaldo 6 punktów, Messi 4 punkty, Lewandowski na trzecim miejscu 3 punkty, Buffon 4, Neymar 5. Lewy dostał łącznie 45 punktów i jest najwyżej ze środkowych napastników. Żeby być trzeci, musiałby być na trzecim miejscu dla 120 członków jury. Nie oznacza to, że dziewiąty na świecie. Po prostu mało głosujących dało mu punkty. Co akurat złożyło się na taką pozycję. Tym akcentem zakończymy sobie rozmowę o złotej piłce. Lewandowski na pewno tym razem już nie tak publicznie jak rok temu, ale na pewno gdzieś tam w środku sobie napisał Le Cabaret, bo chyba nie mogło być inaczej. On zrobił ze swojej strony wszystko, żeby w tym top 3 się znaleźć. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, o pozycji Lewandowskiego. Czy się ze mną zgadzacie? Może się nie zgadzacie? Dajcie znać w komentarzach. Siemaneczko!